Tak Poznań wyglądał dzisiaj około 15. Do czystego naszemu powietrzu wyraźnie sporo brakuje, co zauważają też spotkani przez nas poznaniacy i przyjezdni. Oddychamy tym, co widzimy tutaj, jest po prostu strasznie i lepiej nie będzie, dopóki się państwo i miasta się za to nie wezmą. Mieszkam w mniejszym mieście, przyjeżdżam do Poznania, to jest różnica duża. Ja jestem z Trójmiasta. Tam się znacznie lepiej oddychało, tutaj się dusi człowiek. Dziś po raz kolejny norma dobowa zawieszonego pyłu PM10 została przekroczona. Stosowany jest zapis uchwały antysmogowej, który mówi o nieużywaniu kominków, tych pieców typu koza. Zakaz ten dotyczy gospodarstw, które dysponują alternatywnym źródłem ciepła. Jednak mimo widocznie zanieczyszczonego powietrza, miejski portal jego jakość określa jako umiarkowaną, a przebywanie na dworze ma nie zagrażać naszemu zdrowiu. Z tym, że ani miejski portal, ani aplikacja Atmosfera dla Poznania nie uwzględniają stężenia pyłu zawieszonego PM2,5. To jest taka miara cząsteczek, które są mniejsze niż 2,5 mikrona, czyli mniejsze niż 2,5 jednej milionowej metra, bardzo maleńkie cząsteczki, i trzeba powiedzieć, że ich stężenie, znaczy one występujące w powietrzu, zwyczajnie gdy je wdychamy, one bez problemu często wnikają do naszego organizmu. Dlatego trujące substancje w pyle PM2,5 są zdecydowanie bardziej szkodliwe dla ludzkiego organizmu. Jego stężenie w Poznaniu o godzinie 18 wyniosło 67,4 mikrograma na metr. To ponad 4 razy więcej niż dzienne stężenie, którego według Światowej Organizacji Zdrowia nie powinno się przekraczać. To jest sytuacja, w której robi się niebezpiecznie. Ta cząsteczka, czy w ogóle te cząsteczki, są po prostu z natury niebezpieczne. Właśnie przez współczynnik pyłu zawieszonego PM2,5 poznańskie powietrze było wczoraj drugim, najbardziej zanieczyszczonym spośród 95 miast całego świata w rankingu portalu IQR. Dzisiaj jest niewiele lepiej. O 18 stolica Wielkopolski była na 14 miejscu. Zapytaliśmy Urząd Miasta, jak jest naprawdę i czy przebywanie na zewnątrz jest bezpieczne dla zdrowia. Miejska aplikacja Atmosfera dla Poznania została stworzona w oparciu o obowiązujące krajowe regulacje prawne. Jest w niej zawarty aktualny odczyt godzinowy w zakresie stężenia pyłu PM10 oraz odnotowywane są w niej na bieżąco dni z przekroczoną normą 24-godzinną. Do wyznaczonych przedziałów stężeń substancji zostały przypisane informacje o rekomendowanej aktywności na wolnym powietrzu. Analogiczne rozwiązanie zawiera krajowa aplikacja prowadzona przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska i bazująca na indeksie jakości powietrza. Ale według aplikacji Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, wbrew miejskiemu portalowi, jakość powietrza jest określana jako dostateczna, co znaczy, że przebywanie na dworze jest szkodliwe dla zdrowia i to właśnie przez wysokie stężenie pyłu PM2,5. Uzupełnienie obrazu czy składu powietrza, czy opisu powietrza o 2,5 jest niezbędne, bo rzeczywiście sam pył PM10 też szkodliwy dla człowieka, to nie jest pełen obraz rzeczywistości. Ale urzędnicy tłumaczą, dlaczego na miejskim portalu dane są, jakie są. Usługa zawiera informację dotyczącą stężenia pyłu zawieszonego PM10, ponieważ dla tej substancji przepisy krajowe określają normę 24-godzinną. Dla pyłu PM2,5 krajowe przepisy określają wyłącznie normę roczną. Dlatego podejmując decyzję, czy w nadchodzących dniach bezpiecznie jest wyjść na zewnątrz, bezpieczniej jest korzystać z danych prezentowanych przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Jakub Pięta, Puls Dnia.